Witajcie, myszki z tej strony Trajol w kolejnej serii na moim kanale z Harzona 4 na modyfikacji Age of Imperialism jako Polska. Tak jak wspominałem, bardzo chciałem obszerzyć tą modyfikację. Wiedziałem, że Polska ma własne drzewko. I tak naprawdę za bardzo nie przeglądałem tej modyfikacji, tylko sprawdzałem, czy jakoś fajnie to wygląda. I wygląda fajniej niż Kaiserreich, dlatego że powiedzmy sobie szczerze, że Polska na Kaiserreichu nie jest zbyt dobrym krajem do grania. Więc obecna sytuacja jest oczywiście taka, że postanowili wyzwolić Polskę z jakiegoś powodu Rosjanie. Postanowili Andrzeja Władimirowicza jako monarchę naszego. I w sumie tyle mogę powiedzieć. Mod jest w sumie takim typowym modem, kiedy chce się zrobić dużo mechanik i później wychodzi co wychodzi. Ale my zaczniemy oczywiście robić cel narodowy. Oczywiście to, co zawsze lubię robić, idę w to, co mi najbardziej odpowiada. Nie odpowiada mi sanacja, ponieważ nie wiem dlaczego, ale tak. Tym razem nauczony tym chyba nie pójdę przeciwko nim. Chociaż można było pójść, ale bym musiał pójść w sanację, której nie cierpię. Ostatnio musiałem pójść w nie Dmowskiego, tylko tego gościa, Śmigogryza. Bo to była jedyna ciekawa ścieżka. Nie chciałem Turbosłowian. I tak naprawdę będziemy próbowali to zdobyć. Będziemy próbowali, nie wiem jak to zrobić. Wiem, że to chyba usuwa Dmowskiego i wprowadza onerowców, ale to nie jest All Polish Youths. To nie jest znak. Ja znam ten znak, ale to nie jest ten znak. Więc pójdziemy w to. Nie wiem, kto będzie nami rządzić, szczerze powiedziawszy, ponieważ szczerze tutaj nie ma nic, ale tutaj po prostu powie, że będziemy walczyć przeciwko Niemcom, którzy oczywiście są nadal zagrożeniem, ale nie są aż takim dużym według mnie. Zobaczymy oczywiście później. I jaka jest historia tego moda? Bo zapewne to jest nowy mod i może o nim nie słyszeliście. Historia jest taka. Trochę pobawili się tutaj. Że oczywiście nie doszło do pierwszej wojny światowej, że wiadomo o tym, że jak nie doszło do pierwszej wojny światowej, to wszystko zostało tak jak było wcześniej. Tak zawsze jest. Tak to jest prawdziwe. Wiem, czasami to jest głupie. I tak naprawdę doszło do tego, że Polska właśnie w tym tutaj wyzwoliła się w 1920 roku, coś tak około, 21. Dzięki działaniom Dmowskiego, bo jak wiecie, w Rosji był, no to on musiał. I tak naprawdę dzięki temu po prostu jesteśmy w stanie działać jako Polska. I moim celem będzie oczywiście wzmocnienie sojuszu z Rosjanami. Wiem, że to jest mało popularna seria na obecne czasy, no ale według po PTSD, po ostatniej serii pójście przeciwko Rosjanom z Niemcami, to nie będzie zbyt dobry. Ostatnio Niemcy pomogli, ale nie za bardzo. Więc idziemy. Ogólnie pozwolili nam na bardzo dużo terenów, przecież z tego co patrzę. No, według mnie Rosjanie by nigdy nie pozwolili tutaj. Dlatego myślę, że to może nie być aż takie, że tak powiem, realistyczny mod, co mnie bardzo cieszy. Bo jak wiecie, ja jak gram realistyczne mody, to później mam oczywiście jakieś... Później się właśnie na przykład, nie wiem, rozmawiam z osobą, która pisze, nie wiem, alternatywne historie, takie bardzo zgłębione i wtedy mówi, a to źle. Ja tam zawsze uważam, że mody powinny być tak robione, żeby fajnie nie grać. Ja tu zawsze tak uważam, że jeżeli się robi mody typowe, takie, że o, chcesz moda? Dobra, to dostaniesz tutaj takiego moda, który będzie wymagał od ciebie bardzo dużo właśnie uwagi, dużo czytania i w ogóle. Przez co czasami po prostu według mnie mody tracą na tym. Tutaj widzę, że zmienili trochę. Podoba mi się to, bo to jest większe dzięki temu wykorzystanie generałów. Uważam, że to jest bardzo dobre. Tutaj oczywiście widać, że ci co robili Polskę, to tak trochę się zagłębili, trochę nie. Myślę, że to Polacy robili, bo jak zobaczyłem, że jest cel, który się nazywa Kongres Nowej Prawicy, no to
Tylko Polacy chyba znają to, więc wiadomo zapewne z której opcji politycznej są. Chyba zazwyczaj to tylko prawicowcy w Polsce o tym gadają. I tak, no my nie wiem jak to będzie w wojnie. Mamy chyba kolej taka normalną. Więc możemy rozpocząć grę. Chyba miałem coś jeszcze powiedzieć takiego. Czy jest dużo modów, które opowiadają takie same historie? Jest dużo modów. Tutaj jest trochę napisane. O tak, 1920. O, jest nowy dźwięk, który trochę wkurzający jest, bo by długi. Tak, no to w sumie to samo opisuje dosłownie opis tego. Tej idei. To jest najlepsze, że czytając tą ideę, to tak patrzyłem na to i takie. No fajnie, no tak, tylko że. No to Rosjanie, to Rosjanie, no to raczej by nam nie pozwolili. Oczywiście tutaj jest to, że to ma być ogólnie dla samych Polaków i w ogóle, ale ja bym, wiecie, jakbym coś poprawił tutaj, to może zamiast Kingdom of Poland, to może Congress Kingdom, czy coś takiego bym napisał, bo jednak powiedzenie takie, o, Polska zdobądźcie jedne z najlepszych terenów naszego imperium, to trochę słabo jest. Dlatego uważam, że to jest trochę słabo zrobione według mnie, jeżeli chodzi o samą historię, ale bardzo dobrze zrobione jest na same mechaniki, bo wydaje mi się, że oni bardziej się skupiali na mechanikach niż na tym, co garstka ludzi lubi. No, myślę, że garstka ludzi lubi. Niektóre mody są po prostu zbyt hypione, takie zbyt duży hype jest na nie. Przez co kończy się na tym, że jeżeli nie jesteś kolejnym Kaiserasiem, to idź sobie. Więc myślę, że w takich kategoriach na ten temat. Ogólnie ma bardzo rozszerzone drzewko polityczne, przez co myślę, że to drzewko polityczne bardziej się będziemy działać niż drzewkiem normalnym. I mamy tę mowczyznę. Fajna muzyka jest do tego, ale myślę, że jest dużo copyrightu, więc włączę oczywiście. Oczywiście mam hańbę włączoną. To jest zawsze, kiedy będziemy zdobywać, będzie moc z Niemcami, ja będę grać jako Polska, to wiadomo, jaki soundtrack będę puszczać. Ostatnio puściłem to i tak. To była jedyna rzecz, która moją psychikę nieco naprawiła. Okej. Mod, co mi się wydaje, nawet chodzi dobrze. Bo oczywiście mój komputer nie jest jakimś mega, mega dobry, więc możemy sobie popatrzeć na to. Widzę, że za bardzo nie lubili działać w stylu takie, o, koloryzujemy portrety, więc zrobili takim stylu. To jest według mnie dobrze zrobione, w ogóle nie wiem co, nie czytałem tego, ale wygląda na to, że Osmanowie jakąś wojnę wypowiedzieli, przez co doszło do ich rozwiązania. Wiadomo, jeżeli nie wiecie za bardzo o historii Osmanów, no to już nawet przed pierwszą wojną światową po prostu Francja i City Lights, jakieś małe. Francja i Wielka Brytania bardzo współpracowali, żeby obalić właśnie Osmanów. Dlatego tak łatwo ich obalono. Tutaj wygląda, jakby Rosja była wyjątkowo, nie wiem, nie Rosją? Patrzę na to, oczywiście Germanazja. Oczywiście musiał być. Okej. Tak naprawdę nie wiem, co oczekiwać, ale zgadując, że to jest jeden z ważniejszych fokusów, to zgaduję, że szybko dostaniemy. Patrzę, czy coś tam. 35 dni. O mój Boże. To nawet ja swoich modach taki nie robię. Okej. Okay. Mamy decyzję. Możemy wybrać gościa. Ups. Ciekawe. Ciekawe, że można pierwszego wybrać za darmo, tylko że to musi być. Wydaje mi się, że każda idea ma tą samą nazwę, tylko się nazywa po prostu od ideologii.
Nie sądzę, żeby to był Stanisław Mackiewicz. Ale to bardziej wygląda na kogoś innego. Myślę, że Stanisław Mackiewicz, że tak powiem, ktoś się pod niego podszywa. No na pewno to nie Stanisław Mackiewicz. Sprawdziłem. Nie wiem dlaczego, ale ktoś. Dobra. Widzę, że już polubiłem DW polski. O. Patrzę dalej. Korfanty. To nawet nie jest kobieta. O. Podoba mi się to. Już uwielbiam tego moda. Jest taki zabawny. Widać, że polscy depowie, bo to ewidentnie Polacy robili. Takie, że tak powiem, niehistoryczne rzeczy robili tutaj. Że ja po prostu. Nie, mi się płakać ze śmiechu. Dobrze, że zagrałem tego moda. Psychika mi wraca. O. Dobra. Uff. Józef Maślank. I to jest to najlepsze, że takie, o, bo może wykorzystywali, wiecie, zdjęcia z innych. Nie, jeżeli tam był Obama, to nie dziwmy się. O. Dobra, zgaduję, że pod koniec tego będziemy zmieniali władzę. O. Mordę. O. Już widzę tytuł. Najbardziej historyczna Polska ze wszystkich historycznych Polsek. O, to już nawet mogę puścić, nie wiem, jakiś utwór z tego. Pędzi luk z torpeda dookoła sędzą jedna. Rzeźnie w biedzie, lecz bogato w lustorpedzie. Okej, budowa statku. Jest po... A, to jest połaga. Ten duży przycisk wybuchł. Dobra, jest przynajmniej lepiej niż normalnym. Podoba mi się, że to ja wybieram, że w nich reaguje... Jest damage. O... Aż bym wybrał sanację i poszedł jakąś głupią ścieżką sanacji.
A nie, że Nacja to idzie przeciwko Rosji. A ja nie chcę się stresować. Ej. Centrowcy idą. To. Ale przynajmniej jest lepiej opisany niż Kajzeraziu. O nie, straciliśmy. Widzę, że trochę tracimy. Okej. Już niedługo się zbliżamy do wyboru, ja już to wiem. Bo tutaj jak jest napisane, że jest wyłączone, to znaczy, że będzie do wyboru. Jestem teraz cicho dlatego, że naprawdę nie mogłem wytrzymać z tym, że... O, że to doszło do tego. Chyba podoba mi się, że mają w sumie granice z Kajzerasia. Nie zdziwiłbym się, jakby mapę z Kajzerasia nie skopiowali. Nie, jest inna. No ale tutaj takie... Kto rządzi? Luksemburgu rządzi normalna osoba. Ale nie wybiłem jeszcze. Okej. Kolor mnie trochę denerwuje i widzę, że zapomnieli zmienić tutaj jednej rzeczy, ale okej. Chyba to będzie fajnie pójście. Zaraz. Ciągle na to wchodzę przez przypadek. Tutaj jeszcze trochę trzeba poczekać. O, muzyka normalna się włączyła. Okej. I teraz pytanie? Pytanie, czy to jest jakiś wybór? Może zapiszę sobie. Nie wiem, czy tutaj jakiś wybór jest. Dobra. Dobra, jedziemy dalej. Coś tutaj jest... Jest chyba wszystko związane z wojskiem. Okej. Okay. A, już wybadaliśmy to. Okej, idzie. Ale zobaczyłem, ile mam manpowera. Dobra, dajmy więcej dywizji. O, mają mechanikę z Road to 56. Widzę, że chyba tutaj dużo dełów właśnie z chyba z różnych teamów przyszło. Albo po prostu Dewowie ściągali z innych modów, co jakoś ich nie oskarżam, że to jest zła decyzja. Rozumiem, warto właśnie, wiecie, brać dobre rzeczy z innych rzeczy. Okej, mamy normalną wojnę domową. Ciekawe, czy będzie mieć wypadek samolotowy, czy nie. Normalni ludzie rządzą tutaj.
Okej, okay. Widzę, że w tym modzie jest dużo eventów takich, wiecie, światowych. Okej, okay. Mamy to. I nie mamy już nic do wyboru, co znaczy, że jak mówiłem, teraz zaczyna się drzewko polityczne. Nie, może chcę, żeby odrobić to wszystko, co tutaj straciliśmy. Możliwe. Ale się zobaczy. Trochę mnie tutaj boli, ponieważ to jest zbyt ostre. W podstawce jest trochę mniej ostre, przez co... takie kontrastowe, przez co nie ma problemu z tym. O Jezu, ale tutaj błoto jest. Patrzmy. No trochę kolej jest inna niż... Okej. Widzę, że... trochę się dzieje. Czy oni są połączeni? Czy oni mają... O Jezu, czy oni budowali jakiś most tutaj? Znaczy się wiem, że to jest realnie wąskie i w sumie można byłoby, ale nie polecam. Tutaj... Nie, tutaj to już nie jest wąskie. Więc oni chyba połączyli to po to, żeby... Oni tutaj są połączeni. Dobra, nie. Powiedzmy sobie, że u nich cieśniny są tylko po to, żeby nazwy były ładnie widoczne. Okej, czyżby Francuzi postanowili coś zabić się? Ciekawe. Ogólnie flaga jest taka trochę, że tak powiem, mnie jakoś nie rajcuje. Podoba mi się, że Politechnika Lwowska. Podoba mi się, że tutaj są takie ikonki w takim rodzaju. Szczerze powiem, jedyne co, że to jest dobre. Według mnie to jest fajne zrobione. Tylko trochę ikonki są takie rozmyte jakby. Okej. Okay. Okej, czy to oznacza, że możemy coś zrobić? Chyba jeszcze... Zgaduję, że będziemy mieć w pewnym momencie wybór, ale... Nie wiem kiedy... Znaczy, bo jak sami widzicie, nie mam już nic do robienia. Fajne jest nawet to, że niektóre fokusy mają... tych ludzi. Na sobie właśnie te osoby. Ciekawe to jest wybór. Okej. Okay. Wilhelm II radzi sobie z Niemcami. Francuzi nie. Jak na razie mod mi się podoba, ale że tak powiem, trochę szaleństwo mi już, że tak powiem, trochę mi już, że tak powiem, złagodniało. Już trochę jestem bardziej spokojny. A przez to, że jest taka późna godzina, to też w sumie czekam na to, jak już to się zrobi. Włączam przetwarzanie ostatniego materiału i idę spać. Bo jestem zmęczony już w sumie. Ten mod mi jeszcze trochę siły dał, żeby się pośmiać. I dziękuję temu modowi za to. Dał mi jeszcze resztkę szansy na to, żeby się pośmiać. O, zobaczmy. A, patrzyłem. W sumie w większości popatrzyłem. Mamy German Afrika oczywiście z tym panem. Jest kilka do wyboru z tym jakąś gringiem. Te... O, Umberto jest. A, był wcześniej ten gość, ale zmarło mu się zapewne. My nie patrzyliśmy na Stany Zjednoczone. Okej, okay, widzę, że tutaj lubią dawać rzeczy, po czym odbierać je i znowu dawać.
Kto to? Listeros. O. Tak. To jest ciekawe, że właśnie w szkole o tym miałem. Jest nawet tam ciekawa historia. Jest trochę wytłumaczone, dlaczego Meksykanie lubią te rządy lewicowe. Się nie dziwię przez to, jak się tam historię posłucha. No bo niestety w Ameryce właśnie południowej bardzo dużo, że tak powiem, Amerykanie dbają o to, żeby po prostu mieć tam wpływy i historia późniejszej zimnej wojny pokazuje, jak tam walka jest pomiędzy wpływami amerykańskimi, a czasami po prostu ruchami, które chciały wolności. Czasami wychodziło na to, że Amerykanie wspierali późniejsze rządy, które się wyzwalały. Oraz mamy zero fabryk. Skąd mamy 50%? Aha, dobra, czyli wszyscy przestali pracować dlatego, że się boją. Nie dziwię się. COVID pokazał, że tak się da, tylko że... COVID to było związane z mediami, a tutaj powiem szczerze, że mediów za bardzo dobrych nie ma, zgaduję. Dobra, popatrzmy sobie jeszcze na północ. Szczerze jest mało krajów. To jest wojna. Wiem, że były jakieś błędy, więc się zobaczy. Bo czasami są takie błędy, że dosłownie... To z własnym modem, że dosłownie rzeczy, które mało kto idzie, robią błędy. O nie. Aleksi nie żyje. Okej, okay, co to napisało? To Russia with love. To wygląda, jakby to było ważne. Nie wiem, ile będę musiał czekać, no ale nic nie mam do roboty. Ogólnie nie wiem, jak tutaj wygląda z nacjonalistami, bo realnie to w sumie tutaj można powiedzieć, że tutaj mi się wydaje, że oni są, ale raczej nie, bo tutaj mam takie... A tutaj nie wiem, kto dokładnie jest. W sumie później jest takie jedno, ale szczerze nie jest. Dobra. Dobra, dobra. Wiem, że z jakiej opcji politycznej wy sympatyzujecie, ale żeby aż tak bardzo... Kościół, szkoła, strzelnica. Ach, dobra. Widać, że w Kajzerasiu są ci, którzy nie lubią, a w tym modzie są ci, którzy bardzo lubią. Oraz są po prostu memiarzami. Ło. Dobra. Chcę w sumie coś wykonać, ale... że tak powiem, bardzo chętnie bym coś wykonał w tym sensie, żeby oni... pozwoli mi na... nie wiem... zrobienie czegoś. Okej... Okay. Dobra. Źle zrobiłem. Bo... dosłownie zrobiłem to, a nie chciałem, więc... dajcie mi chwilę. Okej, okay, już mi się udało. Okazało się, że tak naprawdę wcześniejsza decyzja, którą mieliśmy pierwszy do wyboru, to trzeba było wybrać drugą, gorszą opcję. Przez co nie mieliśmy eventów, które nam dawały plusy. No i tak naprawdę udało nam się już zdobyć to, więc tak.
mamy do wyboru dwóch władców, tak naprawdę to mało co jest ważnego w tym, kto będzie rządził. Tak naprawdę poszedłbym w Andersa, ale nie wiem, czy coś to... Znaczy się jeden ma plus 400, to jest duży plus. Może przeczytajmy event. Szczerze, nie ma nic napisanego ciekawego o tym. Wiecie co? Zapiszę. Wiem, zapisuję co chwila. Myślę, że Andersa pójdziemy. Jesteśmy nadal Królestwem Polskiego, dziwo. Anders jest bardzo rozmazany. I tak naprawdę możemy już robić to. Tak naprawdę, jak sobie widzicie, nie ma dalej nic takiego. Jedyne, co można powiedzieć, że... Tak naprawdę nic się nie zmieniło. Jesteśmy nadal królestwem. To dziwo. Tak. Myślę, że na tym zakończę. Tak. Zobaczymy, jak to pójdzie. Jak to pójdzie seria dalej. Mi się wydaje, że będzie nawet fajnie. Bo tak naprawdę to jest nowy mod, no to też za dużo nie ma. Ja też już czuję się, że muszę pójść spać, więc muszę jak najmniej mówić. Ale wyzwanie trwa w Hearthstone 4 na modyfikacji Age of Imperialis jako Królestwo Polski. No to cześć.